Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Smocza Grota, z tej strony Rosna. Lubicie książki i o nich rozmawiać? Tak? To świetnie się składa, ponieważ ta seria jest właśnie dla Was. Dzisiaj chciałbym pogadać o książce słowackiego pisarza Juraja Czerwenaka pod tytułem Władca Wilków. Jest to mroczna i brutalna opowieść fantazy osadzona w świecie słowiańskiej mitologii. Zacznijmy więc może od opisu książki, który znajduje się na tylnej części okładki. Prawie 10 lat walczył w wojnach, które doprowadziły do rozbicia Imperium Awarów, rozciągającego się na równinach pomiędzy Dunajem a Cisą. Należał do drużyn słowiańskich książąt, był najemnikiem walczącym po stronie Karola Wielkiego, służył w szeregach armii bułgarskiego Hana Kruma. Czarny Rogan, osławiony łucznik, bezlitosny pogromca Awarów. Każdy wódz pragnie mieć go po swojej stronie. Działa teraz na własną rękę, zapuszcza się w ciemne, zamieszkane przez duchy i demony lasy za chronem. Tropi ślady krwawych psów, najokrutniejszych awarskich oprawców. Dzięki spotkaniu z wiedźmą Mireną i władcą wilków Czarnobogiem, szybko się dowie, że jego powołaniem jest nie tylko zemsta za dawno nieżyjących bliskich. Aby sprawdzić, jakie drzemią w nim siły, jakie posłannictwo przypadło mu w spadku po nieznanych dotąd przodkach, będzie musiał udać się do Królestwa Moreny, bogini śmierci. Świat przedstawiony w książce stoi na pograniczu dwóch światów, fikcyjnego i realnego. Z jednej strony mamy prawdziwe tło historyczne, natomiast z drugiej czarownice i słowiańskich bogów. I takie połączenie brzmi naprawdę zachęcająco, gdyż raczej mity słowiańskie są rzadkością, jeśli chodzi o książki fantazy. I szczerze mówiąc, była to jedna z dwóch rzeczy, które skusiły mnie do sięgnięcia po tę książkę. Tę drugą była okładka. Powieść ta pełna jest brutalnych opisów walk, w których krew i flaki dosłownie wylewają się nam wokół. Do tego doświadczymy tu opisów kilku gwałtów, więc jest to pozycja stanowcza dla dorosłych. W książce mamy do czynienia z naprawdę wartką akcją, która sprawiła, że tytuł ten dosyć mocno mnie wciągnął. O ile tak jak mówiłem, sam pomysł na ten świat brzmi naprawdę ciekawie, to niestety autor nie raczy nas zbytnio jego opisem. W nocie, jaka znajduje się na początku książki, możemy przeczytać, że Juraj Czerwenak w tym wydaniu, które jest ponoć wydaniem przez niego ulepszonym, usunął większość niepotrzebnych opisów. Autor widocznie chciał skupić się tutaj na walkach, które jednak wyszły mu nieco odrealnione, czego przykładem jest łatwość, z jaką nasi bohaterowie ścinają głowy swoim przeciwnikom w trakcie potyczek. Postacie, jakie poznajemy w książce, są moim zdaniem dosyć ciekawe, jednak brakuje im nieco głębi. Ostatnia rzecz, o jakiej chcę wspomnieć, może być delikatnym spoilerem, więc ostrzegam. Mniej więcej w 3/4 książki Rogan zdobywa bardzo potężne umiejętności i w zasadzie od samego początku potrafi się nimi po mistrzowsku posługiwać i pokonuje dzięki nim każdego przeciwnika na swojej drodze bez wysiłku. Staje się po prostu takim przeładowanym super wymiataczem, który strzela z dupy laserami. I to była rzecz, która przelała czarę goryczy. O ile na resztę słabych aspektów tej książki mógłbym jakoś przymknąć oko, to niestety na to nie mogłem. Zirytowało mnie to w takim stopniu, że książkę kończyłem ze sporym poczuciem rozczarowania i myślą, która brzmiała mniej więcej: Panie Czerwenak, jak mogłeś to tak spieprzyć? Podsumowując, Władca Wilków moim zdaniem jest powieścią z bardzo ciekawym pomysłem, jednak zmarnowanym straszliwie potencjałem. Do jej plusów należy tło historyczne połączone z elementami fantazy, brutalne opisy, wartka akcja oraz słowiański klimat. Natomiast do minusów zaliczam bardzo skąpe opisy świata, odrealnione walki i strzelanie z dupy laserami przez głównego bohatera. Tak nawiasem mówiąc, Władca Wilków jest pierwszym tomem z cyklu Czarnoksiężnik, który jest bodajże trylogią. Jednak dla mnie ten pierwszy tom jest tomem ostatnim. Po lekturze tej książki nie czuję kompletnie nic, co by mnie zachęciło do sięgnięcia po kolejne pozycje z tego cyklu, tak więc moja przygoda z nim się kończy. Posiadany przeze mnie egzemplarz nie powróci na mój regał, jako że znajdują się tam jedynie pozycje, które w moim odczuciu były co najmniej dobre. I dlatego postanowiłem oddać go pobliskiej bibliotece. I takie jest moje zdanie na temat tej książki. A co wy o niej sądzicie? Jeśli ją przeczytaliście, podzielcie się ze mną swoją opinią w komentarzu poniżej. A w następnym odcinku porozmawiamy sobie o książce pod tytułem Smoki jesiennego zmierzchu autorstwa Margaret Weis i Tracy'ego Hickmana, którą aktualnie czytam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie go ocenić i do usłyszenia w następnym materiale. Pa, pa!